Lech i Sokół stworzyły emocjonujące widowisko piłkarskie. Od początku inicjatywa należała do gospodarzy, którzy grają w białych strojach. Napastnicy Lecha, mimo wielu sytuacji w pierwszej części, nie potrafili skierować piłki do bramki Sokoła. Goście raz zaatakowali, ale strzał Piotra Kasperskiego wybronił z dużym wyczuciem bramkarz Lechitów Robert Mioduszewski. W 65. minucie spotkania efektowną akcję przeprowadzili napastnicy Lecha, trzecia twardy grosz, zakończoną zdobyciem bramki przez Jacka Dębińskiego. Goście próbowali wyrównać, ale bez efektu, bowiem obrońcy Lecha nie pozwolili Sokołom na rozwinięcie skrzydeł. Minutę przed zakończeniem wspaniałym uderzeniem popisał się ponownie Jacek Dębiński, umieszczając po raz drugi piłkę w bramce Pniewia. W podobnym meczu Lech pokonał Sokoła 2-0.